Cześć, witajcie, z tej strony Robert. W tym filmie chciałbym wam szybko pokazać akcesoria do Samsunga Galaxy S8, S8 Plus. Jest kilka nowych, niektóre śmieszne, niektóre rzeczywiście bardzo fajne, fajnie, że one doszły. Oczywiście chciałbym wspomnieć o girze 360 nowym, o girze VR oraz o Dexie. I ten Dex jest chyba najbardziej interesujący z tego wszystkiego. Zacznijmy sobie od akcesoriów i powiem szczerze tak, że jest jakby stara gwardia, czyli te same akcesoria, które były gdzieś tam wcześniej. Mamy flip covery, flip wallety, SView covery, mamy LED covery. Powiem szczerze, że nie za bardzo tutaj zmieniło się, jeżeli chodzi o mocowanie, czyli nadal to mocowanie jest plastikowe. Wydaje mi się, że ten plastik jest trochę bardziej miękki, natomiast ja uważam, że tutaj spokojnie powinna być guma, w sensie takie te uchwyty powinny być gumowe, żeby się tak łatwo po prostu nie niszczyły. Warto wspomnieć oczywiście, że pojawi się nowe miejsce na przycisk, tam gdzie mamy przycisk Bixby, bo tego wcześniej nie było, zaraz obok przycisków głośności. No te covery wyglądają dość standardowo, jest kilka nowych kolorów, tutaj specjalnie nie będziemy się nad tym rozwodzić, natomiast są fajne jakby nowe takie protective covery na tył i one są gumowe i to rzeczywiście wygląda fajnie. Oczywiście wszystkie wycięcia są na dole, więc ta przestrzeń wolna jest na dole, reszta jest wszystko jakby w gumie. Wygląda to naprawdę dość interesująco, one oczywiście są przygotowane pod skaner odcisków palców, który mamy z tyłu. One zakrywają całkowicie ramki, jeżeli chodzi o te właśnie gumowe, więc no nie powinno się tutaj nic specjalnie stać. Nadal widzimy, że ten ekran jest dość mocno zakrzywiony, ale jakby tą część chyba najbardziej wrażliwą będą gdzieś tam chronić. Drugą nowością jest taki podwójny cover. Cover, który się składa z dwóch części. Na górę, gdzie mamy aparat i tą górną część ramki, i na dół, gdzie mamy po prostu jakby nasze miejsce ładowania. On chyba potocznie będzie nazywany bikini, w związku z tym, że właśnie jest taki dwuczęściowy. On ma w środku taką wkładkę, która jest taka delikatnie klejąca, natomiast nie zostawia ona żadnych śladów na obudowie telefonu. No nie wiem, mnie specjalnie jakoś to nie przekonuje. Przejdźmy już do samego Gira 360. Największym plusem jest to, że jest po prostu mniejszy, jeżeli chodzi o szerokość rozstawienia tych naszych soczewek. Warto wspomnieć, że nagrywają one teraz już takie prawdziwe 4K i jest możliwość streamowania tutaj na YouTube'a czy na FB, no za pośrednictwem oczywiście Samsunga Galaxy S8. Warto wspomnieć również o tym, że możemy udostępniać różne filmy czy też zdjęcia w postaci takiej skompresowanej, czyli jeżeli jakaś platforma nie wyświetla filmów 360, to możemy sobie po prostu te filmy kompresować do takich widoków jakby kuli ziemskiej i dzięki temu od razu publikować sobie taki film 360. To 4K, które nagrywa kamera, to chyba tylko w 24 klatkach. Obie matryce tutaj są 15 megapikselowe, jeżeli chodzi o Gear 360 drugiej generacji. Jest kompatybilna dzień dobry z iOS-em, więc to również jak najbardziej spoko. Bateria 1160 mAh, więc trochę więcej, i IP53, więc spokojnie, że tutaj nie będzie problemu, jeżeli chodzi o jakieś krótkie zanurzenie tego właśnie urządzenia. MicroSD do 256 GB, a ładowane jest to oczywiście z USB typu C. Mnie najbardziej cieszy to, że kamera jest trochę bardziej kompaktowa i rzeczywiście jest możliwość tutaj streamowania na te platformy live. Myślę, że to jest ciekawe, zobaczymy jak to się będzie spisywało. Jeżeli chodzi o Gear VR, to zauważyłem, że tutaj obudowa może za dużo się nie zmieniła, jakieś kosmetyczne poprawki, natomiast w zestawie mamy teraz kontroler. Kontroler, który raz, że jest przeznaczony do tego, żeby oczywiście wskazywać pewne rzeczy, jak na przykład wybieranie menu, czy też kierowanie gdzieś tam, jeżeli będziemy coś strzelać, ale oprócz tego mamy również przyciski tutaj jak home czy back, żeby nawigować po naszym menu. Mamy dodatkowy spust, jest również plus minus do zgłaśniania, więc właściwie nie musimy dotykać naszych gogli w momencie, kiedy mamy je na głowie. To jest spore usprawnienie. No zobaczymy jak to będzie działać. W chwili obecnej, no tylko chwilę gdzieś tam się tym bawiłem. Jeżeli chodzi o słuchawki AKG, no to rzeczywiście no wyglądają one inaczej niż te poprzednie. Czy będą grały lepiej? Pewno tak, no biorąc pod uwagę chociażby to, że mamy przetwornik 32-bitowy. Na pewno dużym plusem jest to, że oplot jest sznurkowy, więc nie powinien się jakoś specjalnie plątać. To jak najbardziej ok. Pilocik jest również spoko. Zobaczymy jak to się będzie spisywało. Natomiast największą innowacją moim zdaniem jest tutaj Dex. Dex, czyli taka jakby platforma, którą oczywiście możemy otworzyć, zamknąć, która ma w sobie kilka portów USB, ma wejście ethernetowe, ma wyjście HDMI czy też USB typu C. I możemy do tego po prostu włożyć sobie nasz telefon, czyli Samsunga Galaxy S8 albo S8 Plus i przekształcić to wszystko w komputer. Jest to oczywiście zoptymalizowana platforma, to nie jest Windows, tylko zoptymalizowana platforma,
do widoku właśnie na dużych ekranach, maksymalnie Full HD, z tego co pamiętam, natomiast no, te wszystkie ikonki są tak dopasowane, że możemy po prostu z tego jakoś tak w miarę normalnie korzystać, dodatkowo oprócz tego możemy odbierać telefony czy też SMS-y bezpośrednio, jeżeli ten telefon jest włożony w tą platformę na naszym komputerze. Warto wspomnieć o tym, że większość aplikacji, nie wszystkie, ale większość działa na takiej zasadzie, że jeżeli mamy ją odpalaną w DeX-ie, czyli jakby na naszym tym pulpicie, na komputerze, kiedy jesteśmy podłączeni do monitora, odpinamy telefon i ta aplikacja zostaje w tle w momencie, kiedy gdzieś tam idziemy, czyli na przykład jeżeli mamy jakiś arkusz kalkulacyjny, on zostaje w tle, możemy później edytować sobie go na telefonie, wracamy, znowu podpinamy do DeX-a i on znowu się wyświetla na naszym ekranie monitora i jest jakby w pełni kompatybilny i responsywny, w sensie, że możemy dalej kontynuować pracę, więc to jak najbardziej ok. Nie ma tutaj problemu z podłączeniem bezprzewodowych właśnie myszek czy klawiatur, działa to jakby bez większych problemów. Jest tutaj wentylator. Nie słyszałem, żeby się to jakoś specjalnie mocno grzało, ale to raczej będę w stanie określić podczas testów. Naprawdę fajnie się to zapowiada, ładnie to wygląda, to nie powinno być specjalnie drogie z tego, co się dowiedziałem. No zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Z tego, co zauważyłem, filmy na YouTubie czy gdzieś tam w jakichś przeglądarkach działa to bez jakiegoś większego problemu, bez jakichś większych ścinek. Z tego, co zauważyłem, jest możliwość tutaj odpalenia również kilku okienek, jakby przemieszczania sobie ich, więc no prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. Z tego, co wiem, można również tutaj odpalić sobie wirtualną maszynę, żeby odpalić jakieś aplikacje Windowsowe, ale to oczywiście sprawdzę w momencie, kiedy urządzenie trafi do mnie do testów. Dajcie znać, co myślicie, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!